Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w czeski rajd. Tym razem trasa 29, parking. Powstanie tego i kolejnego odcinka zawdzięczacie widzowi, który ukrywa się pod nickiem Pan Kiełbasa. Zapraszam do oglądania. Więc zaczynamy. Tym razem Knitek w zielonej Skodzie, czyli niezbyt pokaźnym autku, ale ponoć diabeł. Tylko nie wiem z której strony. Dobra, na początek Knitek zostaje w tyle, jest na trzeciej pozycji. Dwie szare Skody uciekają na prowadzenie. Ten próbuje coś tu na zakrętach skracać. Wyprzedza teraz chyba przez tak jakby trochę. Wyprzedza drugą Skodę, zdobywa drugą pozycję i wchodzi już na pierwszą pozycję i jest. Na razie pierwszy jeszcze taka przepychanka z najszybszą Skodą. Ta ucieka mu, bo wjeżdża w niego trzecia Skoda i wjeżdża w ten dziwny ten spadek i go wyrzuca do tyłu, przez co traci wywalczoną pozycję. No dobra. No to mamy kolejne podejście. Miejmy nadzieję, że tym razem gra będzie bardziej łaskawa. No i zaczynamy. Początek jest bardzo podobny. Dwie szare Skody wychodzą na prowadzenie. Knitek zostaje z tyłu, ale ponownie tak samo ścina te zakręty i próbuje coś wywalczyć. Na tym właśnie teraz, tym ostrym zakręcie, zaraz pojawi się przed nami. Tak, jedna Skoda już jest wypchnięta, ale wywalcza sobie z powrotem tą pozycję i ponownie się nie udało. No nic, próbujemy jeszcze raz. No i ponownie początek oczywiście będzie prawdopodobnie taki sam, bo nie widzę szans na co innego. Obie szare Skody wychodzą na prowadzenie. Knitek ścina zakręt, troszeczkę zdobywa przewagi. Ponownie ścina zakręt, omal nie zawadza o szarą Skodę. No i tutaj po wewnętrznej wchodzi, wyprzedza tą jedną. Wyprzed i próbuje znowu walczyć z tą pierwszą szarą Skodą, ale mu się nie udaje. No i dalsza walka już chyba raczej nie ma sensu, bo już nie będzie okazji, żeby ten jeszcze go cofa, gdy w momencie, gdy jeszcze próbował coś zdziałać. Więc ponownie gra walczy tutaj z naszym zawodnikiem. No ale nic, nie dajemy się, lecimy po raz kolejny. Zmiana muzyki, miejmy nadzieję, że też zmiana pozycji. Tak, i na początku już Knitek nie jest od razu wyprzedzany przez tą drugą szarą Skodę, jednakże troszeczkę później. I już po pierwszym zakręcie ją wyprzedza. A to wszystko dzięki temu, że na początku troszeczkę skręcił i ta nie miała miejsca, żeby wyjść koło zielonej. I na tym takim sądnym zakręcie Knitek wjeżdża pod szarą Skodę. Ta nagle znika, a Skoda z drugiego miejsca wychodzi na prowadzenie. Czyli ta troszeczkę słabsza, ale też szara, więc ma duże szanse. I Knitek prawie został wyrzucony z trasy, cofnięty. Ale jednak mu się udało. No i widać, że będzie próbował walczyć z tą Skodą, bo jak wiadomo, ta Skoda ma troszeczkę taki wolniejszy program i pomimo tego, że jest najszybszym autem, nie będzie jechać tak perfekcyjnie jak ta z pierwszego miejsca, która gdzieś tam koło czwartej bramki się zapodziała. No i walczy. Niestety szara Skoda trochę się oddaliła i ta odległość jest dość spora. Tutaj się jak zwykle się zbliża w tym miejscu. Szara Skoda z pierwszego, ta najszybsza, trochę tam zaczyna coś kombinować, próbuje chyba powoli wyjechać, ale ta słabsza jednak tu jeszcze trochę walczy z tym Knitkiem, któremu udało się teraz pokonać dość szybko ten zakręt, dość szybko ten spad bez jakiegoś tam przekombinowania, ale niestety przekombinował na tych zakrętach i zmarnował szansę na skrócenie dystansu i teraz już był dość blisko, ale jednak brakło mocy w silniku, żeby wykorzystać ten zakręt i zdobyć tą pierwszą pozycję. No nic, spróbujemy po raz kolejny. No i tak nawiasem mówiąc, ta próba, którą teraz zobaczycie, jest już próbą 19. Oczywiście wszystkich nie pokazuję. No i dobra, zaczynamy. Na początek, podobne jak w poprzedniej próbie, też jest ta szara jedna Skoda troszeczkę tak przytrzymana, ale nie tak mocno jak poprzednio, chociaż na tyle samo wychodzi w rezultacie, bo i tak Knitek się z nią zrównuje i zawadza jeszcze o tą najszybszą Skodę i już na samym tutaj początku ją wyprzedza, a ta zostaje wyrzucona do góry chyba, albo przynajmniej trochę spowolniona. Przez to Knitek ma tą pierwszą pozycję, jednak zaraz za nim chyba szara Skoda, tak, szara Skoda, ta troszeczkę wolniejsza, znowu próbuje z nim walczyć i go wyprzedza. Na razie go wyprzedza, ale ten znowu coś tu w nią wjeżdża i przyblokował ją, sam później przyhamował i z tyłu ominął ją i zdobywa pierwszą pozycję. Bardzo fajnie, sprytnie to rozwiązał.
Najważniejsze teraz, żeby udało mu się utrzymać tą pozycję, żeby za szybko nie wszedł w te górki, zjazdy, żeby go nie cofnęło, bo przeciwnicy tylko czekają na to, co zaraz za nim i na pewno by wykorzystali tą szansę. Teraz zawadza jeszcze o te skrzyneczki, żeby jeszcze bardziej ściąć zakręt, chociaż chyba zawadzając te skrzyneczki zbytnio nie przyspieszył, więc, ale przynajmniej nie mieli jak go po wewnętrznej wyprzedzić. Teraz udało mu się ten zjazd pokonać bez jakichś tam tych, ale jednak presja już widać działa i zawadza o zakręt, chciał za bardzo już ściąć i pokonuje ostatni zakręt i mamy zwycięstwo. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.